Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej edycji programu 1 na 1. Marcin Kikut. Cześć, Grzesiek Wojtkowiak. Mamy przygotowane pytania, za chwilę rozpoczynamy. Na pewno będzie interesująco i będzie się działo. Pozwolę sobie zacząć. Pytanie pierwsze do Grzegorza. Którego niezdobytego tytułu w waszych czasach najbardziej ci żal? O! Kurczę, ja zawsze żyję tym zdobytym, więc ciężkie pytanie. Ale był moment, gdzie mieliśmy szansę, gdzie byliśmy blisko. Nie pamiętam, który to był sezon, czy to był sezon przed, czy po, ale był taki moment, gdzie... Chyba 2008, 2009. Tak. Z trenerem Słudą. Mhm. I gdzieś tam nam czegoś zabrakło. Chyba w końcówce sezonu gdzieś tam była lekka zacinka. Ale wiedzieliśmy już wtedy, nie? Sam powiesz, że wiedzieliśmy i czuliśmy to, że ten moment nadejdzie. Był to okres bardzo, bardzo tutaj wyczekiwany długo przez poznańskich kibiców i tym bardziej cieszył nas ten fakt, że to mistrzostwo udało się zdobyć, ale były ku temu okazje wcześniej, bo już naprawdę po tej fuzji, po tym scalaniu tego zespołu było widać, że łapiemy wspólny język i gdzieś tam się fajnie rozumiemy i to było kwestią czasu i przyszedł ten sezon 9-10, gdzie się udało i ja cały czas tym żyję. Tak, a ja pamiętam, to był sezon, teraz sobie odświeżyłem, 2008-2009, dla mnie pamiętny, bo ciężko mi się runda zaczęła w pucharach błędem, a później graliśmy mecz w Gliwicach na tym stadionie piknikowym. Było 1-1 i w 93 strzeliłem bramkę na 2-1 i to nam dało wtedy jeszcze szansę cały czas. Utrzymywaliśmy się w kontakcie z czołówką na mistrzostwo, to co wspomniałeś. I rzeczywiście byliśmy jedną nogą już przy tym trofeum, a później remis z Polonią bodajże i tutaj chyba z UKS-em i skończyliśmy, jeśli się nie mylę, na czwartym miejscu, więc to też z mojej perspektywy trochę bolało, że byliśmy prawie mistrzem, a skończyliśmy bez medalu. Dobra, wylosuję ci coś trudnego. No właśnie, to tylko są bardzo, czekaj, tylko zrobię, bez pytań od trenerów. Uruchomię maszynę losującą. O, który zawodnik w ekstraklasie najbardziej zalazł ci za skórę? Znając ciebie, to ty jesteś taki raczej spokojny człowiek, więc... Tak, to pytanie się czasami zdarzało i tak generalnie jakby nie miałem większych spinek z nikim. Bardziej bym odniósł to do nawet nie boiska ekstraklasowego, tylko do naszych treningów. O, często, to się zdarzało, pamiętam. I często wspominam sytuację, jak rozmawiam ze znajomymi, jak mieliśmy małe gry i Manuel Arboleda tak mi się wpakował w kostkę. Miałem później chyba 2 dni przerwy, na pewno tam delikatnie ponaciągane więzadła, trochę rozwalona ta kostka. I oczywiście ze swoim charakterem i powściągliwością nie komentowałem, tylko stałem i zacząłem go szukać na tej małej grze, żeby mu oddać wyraźnie na mocnym ślizgu, mocnym wejściu. I usłyszałem gwizdek kończący trening, także byłem wściekły, bo później chodziło to za mną 2 dni, ale wydaje mi się, że właśnie u nas na treningu więcej było tej ostrości niż chociażby tam w meczach ekstraklasowych, meczach ligowych. Jakoś specjalnie z nikim przepychanek mocnych nie miałem, tylko takie typowo męskie zagrania. No na pewno jeszcze w tamtych czasach graliśmy tak, że ta kadra nasza była dosyć duża i każdy gdzieś tam musiał pokazać swoją nie tyle wyższość, ale to, że właśnie takie zacięcie, determinację do tego, żeby jednak on wyszedł w następnym meczu w pierwszej jedenastce i tych spięć było dużo, ale gdzieś tam w szatni się kończyło wszystko przybiciem piony i to było najważniejsze, bo naprawdę stworzyliśmy fajną grupę i mimo tego, że no sport kontaktowy to nieraz było troszkę za mocno, ale wszystko gdzieś tam się rozchodziło po kościach i również w szatni przybiciem piony, więc to było tak fajne, budujące. Potwierdzam zdecydowanie. To lecimy dalej. Zawodnik kolejorza z twoich czasów, który miał największy potencjał, ale nie przełożył go na grę w Lechu. Dobre pytanko. Tak, z potencjałem fajnych zawodników tu było dużo za naszych czasów, to na pewno, bo fajny potencjał na skrzydle Wilczka, Peszkina. A jeżeli chodzi o napastników, to gdzieś tam cały czas kolejorz był znany z tego, czy to lewy, Rengifo, Rudniews, Ślusarz, no nie chcę tutaj wszystkich wymieniać i o niektórych nie chcę zapomnieć, ale... Których pamiętasz może kogoś, kto, bo ja mam jednego przed oczami, który właśnie pojawił się u nas wtedy
i miał potencjał, żeby zaistnieć, parę sezonów grać, a tak naprawdę zaliczył epizod. To znaczy, ja tak kojarzę teraz taką sytuację, jest to zawodnik, który w polskiej lidze, w naszej ekstraklasie grał dużo. Grał dużo, był to Jacek Kiełb. Jacek Kiełb, bardzo tak. Fajny, technicznie, super ułożony chłopak. Grając w Koronie wybijał się, wyróżniał się w każdym meczu, ale gdzieś tutaj czegoś mu zabrakło i obserwując go na przestrzeni lat, na pewno robił różnicę tak. W swoich zespołach, ale gdzieś tutaj przychodząc, to każdy wiązał z nim troszeczkę większe nadzieje dokładnie, a gdzieś tutaj został przyhamowany, ale na pewno fajny zawodnik na tamte czasy w naszej drużynie. No szkoda, że gdzieś tutaj z tym większym epizodem nie zaistniał, ale tak jak powiedziałem, patrząc na te lata, które gra, to gdzieś tam trzyma fajny poziom cały czas. Tak, to zgadzam się z Tobą, jeśli chodzi o Jacka, też miałem z nim dobry kontakt, byliśmy nawet w pokoju na zgrupowaniach i rzeczywiście trochę go przerosło tutaj no, ciśnienie, to trzeba powiedzieć sobie otwarcie. I nie wykorzystał swojego potencjału dla Lecha tak, jakby mógł to zrobić. Mam jeszcze jednego przed oczami chłopaka, Dawid Florek. Pięknie oczarował kibiców, pamiętam, w jednym meczu tak na tyle mocno, że nawet skandowali jego imię Dokładnie. I nazwisko, co mnie bardzo dziwiło, bo niektórzy wieloletni piłkarze nie doczekali się tego, a on to uczynił w szybkim trybie, swoją finezją, grą i taki mecz tutaj też, pamiętam, nawet z tej strony dryblował niesamowicie. Tak jak niesamowicie przekonał do siebie kibiców, tak szybko zgasł. No tak, no, miał akcent, fajnie, bo naprawdę dysponował bardzo dużą dynamiką przede wszystkim i gdzieś tam tym dryblingiem, nisko osadzony, fajny zawodnik, ale tak, miał przebłysk zaraz na początku, w tym pierwszym okresie, który przyszedł, na pewno fajny moment, ale gdzieś tam wygasło. No szkoda, no jest dużo, na przestrzeni wielu klubów jest dużo takich zawodników, którzy gdzieś tam dysponują fajnymi umiejętnościami, ale gdzieś jednak ten łut szczęścia troszkę, albo jakaś tam szala przechyliła się nie na tą stronę i gdzieś tam, mimo tego, że grają cały czas w piłkę, no nie gdzieś tam na ten jakiś wyższy poziom nie weszli, mimo tego, że predyspozycje mieli, więc tak, takich aspekt, na pewno jest wielu zawodników. Aspekt mentalny, myślę, że tutaj wchodzi też mocno w grę. Specyfika Lecha. Dobrze, że nam się udało. Mieliśmy mocny mental. Mimo wielu przeciwności losu. Tak jest. Losuj, panie, czy ja losuję? Teraz ty. Teraz ja. Ojej, ciwa. O, mecz w Turynie, bramka Rudniewsa na 3-3 i pierwsza myśl. O kurde, to się dzieje. Delikatnie to powiedziałeś, tak chyba, nie, co? Tak, nie można używać wulgaryzmów, no. Dzieciaki mogą nas oglądać, ale to tym pozytywnym oddźwięku oczywiście. Ja zszedłem w 80, chyba minucie 81 i czułem niesamowitą goryczkę, po prostu usiadłem na tej ławce, staliśmy już później w końcówce, było 3-2, przegrywaliśmy i zdawałem sobie sprawę, że jesteśmy o krok, o centymetr od historycznego momentu, ale ten moment nie nadejdzie, on się nie zapisze w księgach, jeżeli ten mecz przegramy. Dokładnie. Bo zawsze się pamięta zwycięzców, ewentualnie zwycięskie remisy i to jeszcze w takich kuriozalnych troszeczkę okolicznościach, bo na 2-1 dostaliśmy do przerwy. Więc po przerwie Juventus nas ruszył, zrobiło się po bramce Del Piero 3-2 i było widać, że pobudziliśmy w nich złość, bo cieszyli się po tej bramce, jakby grali z Romą. I ja zszedłem i mówię, kurde nie, mówię, to się nie może tak skończyć, to będzie naprawdę przykre, bolesne. No i Rudy jak lewą sypnął, to no właśnie, to był fajny, na głowę złapali. Ogólnie ten mecz na te 6 bramek, to 4 to były naprawdę super bramki, stadiony świata, więc na pewno to, co Kotor dostał bramę, tak, no to też, tak, że tak, tak powiem, nic nie mógł zrobić, tak? Strzał Rudniewsa w końcówce, no z lewej nogi, odległość też nie za bliska, tak. Więc naprawdę bramki super. Ja pamiętam, że w tym momencie też, kurde, tak patrzyliśmy na siebie, kurde, co tu się dzieje, że padały takie bramki, jednak gdzieś tam w końcówce mogliśmy to spotkanie wyrównać i gdzieś tam podchodziliśmy do tego, że na przestrzeni tego, z kim gramy, gdzie gramy. Cała okoliczność, otoczka. Tak, okoliczności, otoczka i w ogóle jak to wygląda, to ten remis był dla nas zwycięski. No i fakt, że patrząc na polosowaniu, jakiej grupy jesteśmy, właśnie jakimi zespołami musimy się mierzyć, to gdzieś tam ten wynik 3-3 przy naszym 1-1 tutaj na bułgarskiej, no to na pewno napawał nas optymizmem i oczywiście pełni podbudowani wracaliśmy do Poznania, żeby walczyć dalej. No i fajne, tak. Na pewno mecze takie, kurde, które długo zostaną w pamięci. Ten mecz był przełomowy pod kątem późniejszych spotkań, bo drugą kolejkę graliśmy z Salzburgiem u siebie, otwarcie stadionu i później ten Manchester City. Wydaje mi się, że ten remis tak nas napompował taką wiarą,
że później przeszliśmy tą grupę, może nie w cugach, ale wyszliśmy z niej dosyć pewnie mocno i mogliśmy się zmierzyć w 1:16. Fajne czasy, kurczę, no. Dobra. To. Najzabawniejsza sytuacja, uwaga, z trenerem Franciszkiem Smudą, było ich multum. Trzeba oddać po pierwsze, że tych sytuacji było tych sytuacji było mnóstwo. Na pewno jeszcze był taki moment na początku, gdzie nie wiem, czy pamiętasz, że prowadziliśmy zeszyt z tekstami trenera Smudy. Mieliśmy tak, gdzieś tam... mała kronika. Tak, małą kronikę tych wszystkich sytuacji, ale oczywiście wszystkie pozytywne. Czym się wyróżniał trener Smuda? Na pewno gdzieś tam w swojej głowie miał tą wizję tej pierwszej jedenastki, która wychodzi na weekendowe spotkanie już na treningu w poniedziałek, bo zdarzało się tak dosyć często, że już w poniedziałek rozdawał narzutki zawodnikom, którzy w czasie treningu zawodnikom, którzy w weekend wyjdą w podstawowym składzie, więc gdzieś tam po tych dwóch, trzech, czterech miesiącach już gdzieś tam w głowie się działo, że jeżeli dostałeś w poniedziałek, to jest bardzo duża szansa, że wyjdziesz w następnym meczu. Tak jest. W pierwszej jedenastce i pamiętam różnego rodzaju gry, że tak powiem, wyjściowa jedenastka na tą drugą, gdzie piłka wychodzi na aut i pierwsze co to trener mówi nasza. Tak. Więc te sytuacje... Kamizelki zaczynają, kamizelki. Tak, gdzieś tam kamizelki, się wszystko fajnie kamizelki. Utożsamiał z tymi zawodnikami, którzy jednak mają wyjść w pierwszej jedenastce. Ale teraz jeszcze też do czego dążę, jestem na... kończę kursy trenerskie UEFA i byłem na jakiś miesiąc temu na wielkiej konferencji potężnej, ponad 1800 trenerów z Polski. W Łodzi odbyła się konferencja, no i oczywiście spotykamy tych wszystkich trenerów i miałem zaszczyt porozmawiać z trenerami, którzy od małego, gdzie tam powiem, mnie trenowali i też oczywiście trener Smuda, stojąc z nami, z kolegami z mojego kursu, podchodzi do nas trener Smuda, łapie się za głowę i mówi, jak wy możecie być trenerami, tak? No jak? Gdzie wy się nadajecie w ogóle? Co wy pasujecie do czego tam, tak? No i patrzy tak losowo na nas, mówi, ty będziesz drugim trenerem, bo jesteś najgrubszy, nie? Ty to będziesz taki dobry asystent, tylko że ty będziesz asystent, bo dobrą atmosferę robisz. I patrzy tak na mnie, mówi, ty będziesz od przygotowania, bo jesteś najchudszy. więc yes, fajne też rozmowy były z trenerem Smudą wtedy, bo wróciliśmy do tych czasów, jak to wyglądało. Gdzieś tam porównuje się teraz do tego, jak się trenuje, jaki mental, jak się traktuje młodych zawodników, jak było kiedyś, więc fajne czasy do wspominki. A do tego wracając do pytania, no mnóstwo sytuacji z trenerem Smudą, jak zresztą z każdym z trenerów, czy z każdym z zawodników z szatni, którzy gdzieś tam się przemielili przez te lata z nami. No nie ukrywajmy się, że grono piłkarzy jest gronem takich troszkę też żartowniejsi, więc każdy tutaj musi mieć dystans do siebie i umiejętność śmiania się przede wszystkim z siebie, bo przez to też budowaliśmy atmosferę. Tak. Nie wiem, czy pamiętasz, jak trener raz wszedł do szatni, miał wyjechać do Czech, jakiś temat miał, nie wiem, czy piłkarski, wchodzi i mówi, panowie, nie będzie mnie, wyjeżdżam do Czechosłowacji. Tak, nagle wszyscy głowa w dół. Okej, lecimy do Czechosłowacji. To też nie umknęło naszemu kronikarzowi i ten tekst również był w naszym notesie. Tak. Ty też, Grzegorz, chodzi za chwilę na ten aspekt, na ten tor trenera. Ja przez chwilę byłem na poziomie autorskim trenerem. To jest tak, że jest 20-25 chłopaków w szatni i ty jesteś jeden. Oni cię wypunktują od A do Z, od fryzury, każdy detal zostanie wypunktowany przez piłkarza, jeżeli jesteś trenerem i stoisz, więc... Liczy się tak zwane pierwsze wrażenie na pewno, bo ile oczu, tyle opinii się nagle pojawia i gdzieś tam najmniejszy błąd skutkuje tym, że gdzieś tam z tyłu głowy już u zawodników ten pierwszy moment zostaje i gdzieś tam może nie opinia, a jakiś tam pogląd zostaje w głowie i nawet gdzieś tam, jeżeli jest mylny, to już później ciężko z tego wybrnąć. No ale tak, nie, no myślę, że na tyle wszyscy szanujemy tutaj trenera Smudę i wiemy, jaką osobowością był, jaką robotę tutaj zrobił i każdy do dnia dzisiejszego, myślę, że z zawodników, którzy z nim pracowali, ma do niego szacunek i zresztą tak było z każdym trenerem, który tutaj u nas był. Losujemy dalej. Znowu masz Juventus. No kurde, chodzi za mną. Kurde. Jak wyglądała przerwa w szatni podczas wyjazdowego meczu z Juventusem? Ile było do przerwy? Do przerwy wygrywaliśmy 2-1. Okej.
Nie pamiętam, jak trochę wyglądało. Trochę też mało pamiętam z przerwy, pamiętam, co się działo po meczu więcej. Już czas, tak mogło być, że światło zgasło troszkę na tej przerwie, no, więc... Tak, tak, to trochę trzeba było się nabiegać. Na pewno zaimponował mi wtedy trener Zieliński, zarówno przed meczem, i w przerwie, bo to był pierwszy moment taki w naszej współpracy z trenerem Zielińskim, że on ewidentnie pokazał nam: idźcie do przodu, atakujcie, nie bójcie się, po prostu pchał nas do ofensywy. I to jakby było założeniem przed meczu, czyli takie trochę piłkarskie wabank, co się opłaciło, a w przerwie było dosyć spokojnie, trochę mieliśmy do siebie pretensje tą bramkę, bo ta bramka padła, tak jak wspomniałem, trochę kuriozalnie, z połowy boiska rzut wolny, w zamieszaniu ta piłka przeleciała i wpadła, i wiem, że na pewno były trochę uwag o tą bramkę 2-1 i zrobiło się trochę gorąco. Ale generalnie staraliśmy się w tej przerwie tonować nastrój optymizmu, bo wiedzieliśmy, że właśnie ta bramka spowoduje w drugiej połowie, że Juventus ruszył i później się tak przez chwilę zrobiło groźnie, ale szczęśliwie. Ja pamiętam jeszcze, jak właśnie cały sztab trenerski gdzieś tam po losowaniu właśnie mówił, rozmawiał z nami i czy indywidualnie, czy w grupach, że takie mecze i taką grupę, jak my mamy, chciałaby mieć cała Polska, każdy klubik. Mniejszy czy większy klub chciałby zagrać takie spotkania. I pamiętam, że gdzieś tam wbili nam do głowy to, że my może jesteśmy gorsi umiejętnościami, ale zespołowo, ale ta strona wolicjonalna tu dużą rolę będzie grała i przede wszystkim nie mamy nic do stracenia, jedynie tak. Co to możemy się pokazać. No i zdecydowanie zauważyliśmy, że w dwóch meczu z Juventusem, jak się pokazał Rudy, no i to gdzieś tam już wcześniej przez okres odlosowania do pierwszego meczu cały czas było gdzieś tam w naszych głowach, że to jedynie wszystko, co by się nie wydarzyło, może być tylko dla nas na plus, więc z takim nastawieniem dążyliśmy do tych meczy w tej grupie, no i fajnie to wyszło, gdzieś tam każdy z nas zaistniał, duża oglądalność w telewizji tych meczów, więc na pewno pozytyw te spotkania grupowe. Tak, tak, to był taki trochę nasz sen, trochę właśnie tak, to wspomniałeś, fajna grupa się zbudowała, wytworzyła i nagrodą za tą ciężką robotę tego 2006, po tej fuzji, budowanie, szukanie cały czas tego sukcesu, to nagrodą chyba za te lata wszystkie było dla nas, była ta grupa, tak ciężka grupa po losowaniu, później okazało się, że grupa szczęśliwa, z dużą, taki tort z dużą wisienką. I pamiętam, no, ten mecz, w który nie my graliśmy razem, nie? Na stronie. Tak, tak, bo tak. Ja byłem trochę rzucany, od obrony do pomocy, więc razem rzeczywiście tą flankę tworzyliśmy. I tak jak mówisz, to były piękne bardziej, że jeszcze niejednokrotnie spotykając różnego rodzaju kibiców gdzieś w sklepach czy na mieście, no każdy, i różne opinie, bo kurczę, jak my to wylosujmy coś, żebyśmy jak najdłużej zaistnieli, z drugiej strony kurczę, sprawdźcie, żeby to losowanie było tak, na tyle dobre, żeby przyjeżdżały tu wielkie kluby. Tak, i wiesz, te opinie wśród kibiców były podzielone, ale de facto mieli i to, bo fajnie się zaprezentowaliśmy i mieli możliwość oglądania fajnych zespołów, no w tym akurat momencie top Europy. Dokładnie. Moment, który najbardziej zapamiętałeś ze swoich czasów w Lechu. A ja to zawsze powtarzam, to jest ten sam moment, oczywiście zdobycie mistrzostwa, no coś wielkiego dla mnie, bo tym bardziej po tylu latach gdzieś budowa tego zespołu, żeby osiągnął ten sukces, ale ja jeszcze pamiętam taki mecz z Austrią Wiedeń i gdzieś ten moment cały czas w głowie mi siedzi, ostatnia minuta doliczonego czasu gry. Muraś strzela bramkę, tak. Wszyscy wisimy gdzieś tam w okolicach płotu i gdzieś ta euforia, że się udało gonić ten wynik i euforia na trybunach. Co się działo w czasie tego meczu, w czasie dogrywki na trybunach, to niosło nas niesamowicie. Dodatkowo sam wiesz, że te momenty w meczu, gdzie przegrywasz i wiesz, że tylko jedna bramka strzelona daje ci sukces, nie masz nic do stracenia, dostajesz kurczę wiatr w plecy i za wszelką cenę dążysz do tego, żeby się udało. I pamiętam, że nam się wtedy w doliczonym czasie udało i wielka euforia. Pamiętam, że w szatni wtedy szaleństwo niesamowite. Wszystko latało w powietrzu. Niektórzy wracali w koszulkach meczowych do domu, bo wszystko było mokre. Tak. Więc pamiętam to jak dzisiaj, że to był też taki fajny moment dla nas, dla zawodników, ale też dla kibiców w Poznaniu, bo
Od początku, jak ja tutaj przyszedłem i jak tutaj byliśmy, to ci kibice nas wspierali, ale ten mecz spowodował, że gdzieś tam te trybuny też się scaliły i czuliśmy ze strony kibiców, ze strony trybun dużą siłę i to czuliśmy to, że oni wierzą w nas. I to było, najcenniejsze, bo tak jak powiedziałem, wiele meczów, nawet ligowych, pokazało, że w końcówkach to jednak dominowaliśmy i gdzieś tam od tej 70 minuty wrzucaliśmy drugi bieg i gdzieś tam próbowaliśmy jednak wszystko przesunąć na naszą korzyść, te wyniki. I niejednokrotnie się to udawało i to ten moment, myślę, że z tych paru lat, które tu spędziłem, gdzieś tam za najbardziej mi został w głowie. Zgadzam się z Tobą. Ten mecz z Austrią Wiedeń to była taka wizytówka Lecha Poznań Franciszka Smudy. Tak. Totalne szaleństwo, finezja, ofensywa. Już nie mieliśmy nic do stracenia. Musieliśmy strzelić tą bramkę w dogrywce, więc rzuciliśmy wszystko na jedną szalę. I rzeczywiście trybuny wtedy oszalały. Wręcz szkoda, chyba wtedy jeszcze nie był stadion. Nie, to było wcześniej. Więc tak. Stadion jeszcze nie był oddany. To było 15 tysięcy ludzi, ale atmosfera była, jakby było 40. No, tak. O, debiut, pamiętasz? Debiut w Kolejorzu? Debiut w Kolejorzu pamiętam, czy nie pamiętam? Pamiętam. Pamiętam mecz, ale to był mecz historyczny, puchar. Już archaiczny puchar, bardziej niż historyczny. Intertoto. Graliśmy Sheriff Tiraspol. I graliśmy w Mołdawii. Wasy w pierwszym meczu dostał oczywiście chyba kartkę czy dwie. Już miał pauzę. Ja grałem wtedy na meczu rewanżowym w Tiraspolu. Tak, grałem na prawej obronie. A debiutowałem w lidze w 8. kolejce z Bełchatowem. Ale to na pomocy debiutowałem. A jeszcze jak wracając do tego Sheriffa Tiraspol, jeszcze pamiętam ten mecz, nie wiem czy kojarzysz, rzuty karne z Interem Baku. Tak, jeśli chodzi o te mecze typu Tiraspol, tak, Baku. Tak, egzotyczne mecze. To jeszcze fajne te spotkanie z Baku i seria rzutów karnych. Fajne w cudzysłowie oczywiście, no. Bo ciśnienie było niezłe. Każdy z kibiców lubi oglądać chyba rzuty karne, ale gdzieś z boiska, jeżeli jest to któraś tam z kolei seria, to było chyba 11 kolejek. No, jakoś tak. No, nawet ja strzelałem. Gdzie to się nie zdarzało. Strzelałeś, to już było, to już było może 8-9. Ja na ławce i mówię, a rezerwowi też strzelają? Tak, bo to już się nie zdarza zbyt często. 220 tętno. Mówię, jak mnie zwalą z tej ławki, Kotor strzelał też chyba, nie? Jeżeli się nie mylę. Kotor nie strzelał? Kotor strzelił, najpierw obronił, później strzelił. Kotor był bohaterem, ale to... No, on często był bohaterem. A właśnie, wracając do Kotora. Kotor wszystkiego najlepszego, bo Pedro ma dzisiaj urodziny. Nie wiem, czy wiesz. Jedno to jest... To już 52 jakoś, nie? No 52 to miał jak graliśmy, więc nie wiem ile on teraz ma, nie? Ale ogólnie to już tak... Serdecznie. Tak, więc zdrówka Kotor jak najbardziej. No więc został wtedy bohaterem, ale tak jak powiedziałem, nie jeden mecz był. No, był. Bohaterski w jego wykonaniu, więc solidna firma. Nie jeden na duże ciśnienie. Najlepsza anegdota z czasów twojej gry w Lechu. Anegdota dotycząca pewnie... Ale to sam wiesz, że tego było mnóstwo, nie? Trzeba otworzyć jakieś notesiki. Kurczę, tego było mnóstwo, ale... Fajna była... Wasyla, pamiętasz te sznurki? Tak, no Wasylowi tam wiadomo, że te sznurki, te spodenki tam spadały i konkretnie mu spadły, nie? Ale no dużo było. Ja pamiętam właśnie jak na przykład Kotor fajnym autem podjechał, kabrioletem, kurczę, super, zaparkował jeszcze tutaj za trybuną. Gdzie nie było bocznych, więc jeszcze ten parking był w przebudowie. No i bodajże bosy chyba gdzieś tam śmignął mu te kluczyki. Tak. No, dla żartów poszedł otworzyć dach, zaparkował w błocie autem, no ale się okazało, że zanim wróciliśmy do szatni, zanim wyszliśmy na boisko, że minęło te 10 minut, no i była ulewa. No i niestety ten... Kabrio zostało leciutko zalane. A pamiętam, że bosy z tymi autami to robił różnego rodzaju żarty, bo pamiętam, że od córki różnego rodzaju naklejki Naklejał, oklejał auta,
myszką Miki, kaczorem Donaldem, więc różne takie akcje były. Odjeżdżali z rejestracjami wesele przyklejonymi. Tak, niektórzy jakimiś puszkami przywiązywanymi jeździli po mieście. Różnie to było. Pamiętam, że... patrzył na te auto, jak, pamiętam, jak wracali na drugi dzień. A to właśnie Bosy chyba z tymi autami tak najbardziej kombinował. Zapali, a tak w szatni to też było to. No. Szeryf lubił. Szeryf, Zaki. O, to szeryf też była ekipa. Zaki, tak, dowcipni się. Tak, łańcuchy wjeżdżały, jak szeryf wszystkim spodnie postrzepiał łańcuchami. Zeszliśmy z treningu i pan Geniu musiał lecieć po piłkę do metalu. Wszystkie łańcuchem wszystkie spodnie na wieszakach połapane i każdy mówi, o co chodzi, co teraz. Też fajny pomysł, że kurczę, że mu się chciało jechać do kolana medalowego, gdzieś kupić łańcuchy, żeby myślał, wszystkie żeby spodnie powiązać. Kurtkę i łańcuchy. Ale było dużo. Piłkarska fineza. No już tam wiadomo, te tradycje, obcinanie skarpetek. No właśnie, tam... bander jak założył skarpetkę, obcięta bez palców. Bez palców, no to tak, nowe takie trendy klasyczne. Wchodziły. No, ale nie, no fajnie dużych. I to gdzieś tam jeszcze pamiętam sytuację, nie chcę teraz mówić, ale pan Geniu w niektórych brał udział, też było wesoło. Więc mocno w tym. Więc wtedy było fajnie, że tworzyliśmy taką grupę, że tak jak powiedziałem wcześniej, że każdy się potrafił z siebie śmiać i gdzieś tam żadnych dąsów nie było, więc to też fajnie nas budowało. I to później się przekładało też na boisko i to nie ma co ukrywać, atmosfera w szatni jest bardzo ważna. I ona też buduje, ona też ma przełożenie na później na wynik, na jakość grania, więc dobry był u nas klimat zdecydowanie. Tak, tym bardziej, że potrzebny był taki, gdzie na początku te samoloty w Poznaniu często lądowały i było zawodników z Urugwaju, z Argentyny, praktycznie z każdego zakątka świata i większości Europy gdzieś tutaj się przewinęło na pewno tak. Mnóstwo tych zawodników i wielu pewnie też nie pamiętamy do końca, ale naprawdę było ich wielu i ci, którzy zostali, musieli być szybko wkomponowani w naszą grupę, a myślę, że było to łatwo właśnie z racji tego, jaką tą grupę tworzyliśmy i jaka atmosfera była. Dokładnie. Ostatnie. O, ale to coś czuję, że to będzie ten moment. Najlepszy mecz Lecha, w którym grałeś? Najlepszy? No, pełno tych meczów dobrych Lecha było, no nie oszukujmy się. Oczywiście no myślę, że już wspomniana zdecydowanie Liga Europy. Wbrew pozorom Manchester City wygrany 3-1 u siebie to był fajny mecz, bardzo dobry, ale jeśli chodzi o mnie, z mojej perspektywy, ja zagrałem lepiej w tym pierwszym meczu w City. Tam już tak rzetelnie oceniając to trochę lepiej wyglądałem piłkarsko. Miałem tą drugą asystę drugiego stopnia przy bramce słynnego Jela Chibamby i rzeczywiście z Peszkinem tam trochę do przodu nam się więcej pograło i więcej było tej aktywności, więc to był mecz też historyczny, przegrany, ale pamiętamy trybuny i generalnie sam przyjazd na ten stadion. No ale rewanż to już jakby mniej pod moim kątem, a bardziej pod kątem drużyny to zdecydowanie to były przeemocje i oczywiście jak na złość kończy się mecz z Manchester City i mowa do mnie biegnie, masz badania antydopingowe. Ja mówię, no kurde, daj mi się pocieszyć, chłopie. No. Wiedziałem, że to jest historyczny moment, daj przejść po stadionie, pocieszyć z kibicami. 45 minut, 50 siedziałem na tym antydopingu. 2-3 piwka pękły musiałem. Dosyć często te dopingi wtedy mieliśmy, chyba coś tam. Europa nie wierzyła za bardzo tak, w nas. Nie, nie byli zaskoczeni naszymi wynikami. Tak, i szukali dziury w całym. No, ale ja też pamiętam fajny mecz na Ruchu Chorzów i to była bodajże druga lub trzecia kolejka do końca w sezonie mistrzowskim, gdzie w końcówce Lewy strzela bramkę chyba. Sergiej Kriwiec. Sergiej Kriwiec, możliwe, no, tak. 2-1. Tak. Tak. I w tym samym momencie wchodząc do szatni coś tam... I wtedy bramka była samobójcza w Krakowie. Mariusz Jop na stadionie Hutnika strzela kontrowersyjną bramkę samobójczą, tak, która i gdzieś tutaj zmienia układ. Doszło do nas, że jednak... Tak. I przyszedł dzwonek taki pozytywny, no, że nagle jesteśmy kolejkę przed końcem na pierwszym miejscu, a byliśmy całą rundę, cały sezon. Byliśmy z tyłu, tak. Goniliśmy. Więc rzeczywiście to też był fajny mecz w tym pożonie. Pamiętam, że ta otoczka cała. Że już wtedy, kurczę, wielka euforia, nie? Że już wtedy, że wszystko zależy od nas. Super, tak, super. Tak. Super sprawa. Zostało nam jedno pytania osobiste, bez losowania. Mają być trudne i kontrowersyjne, jak ten program. To ja mam pytanie, myślę, że może nie tyle trudne, ale no, takie szczere. No jednak tych trenerów trochę przerobiliśmy. Ty też, Grzegorz, bardzo dużo, jeszcze później i w Lechii, i na Zachodzie. Ale no, czasami to pytanie się pojawia.
któremu trenerowi dałbyś najniższą notę? Każdy, od każdego można się dużo nauczyć, każdy ma swój potencjał, ale jednak można ich ułożyć, jeśli chodzi o chociażby noty przeglądowe od 1 do 10, to któremu dałbyś najniższą notę? Jaka to by była nota? Kontrowersyjne, ale wiesz co, wybrnę z tego tak, że teraz ja idę na tą ścieżkę trenerską powoli, więc... ja trochę wiesz, uciekłem, no, może dlatego. Ta, więc nie mogę też oceniać z tego, co z takiego punktu widzenia, od kogo okay, najmniej, ale... To może to droga, to w drugą stronę to najwięcej. Kurczę, najwięcej. Fajnego miałem, naprawdę bardzo fajnego trenera miałem, trenera Funkela w Niemczech. Super, super, super trener, doświadczony, warsztat, naprawdę teraz trener Fortuny Düsseldorf, naprawdę bardzo fajna osobowość. A wielu trenerów, ja pamiętam jeszcze trenera Ben Hackera, gdzieś tam, u którego zadebiutowałem w reprezentacji, trenera Nawałkę. Nie chciałbym nikogo pominąć, ale każdy miał to coś, każdy miał swoją filozofię pracy i co było, oczywiście, dla piłkarza jest wiele rzeczy fajnych i jeszcze więcej pewnie złych, bo tak jesteśmy skonstruowani, że lubimy ponarzekać, jeżeli jest coś za ciężko, ale myślę, że na naszej drodze było dużo, jednak tutaj grając nawet w Lechu, dużo, dużo fachowców i to trzeba przyznać, że tutaj w Poznaniu jednak gdzieś tam to dobieranie tych trenerów było gdzieś tam analizowane i gdzieś tam podporządkowane temu, żeby osiągnąć sukces. Wiadomo, że to jest piłka i różnie bywało, ale niektórzy mieli większy kredyt zaufania, troszkę dłużej pracowali, mniej, ale gdzieś tam każdy zaistniał. Wcielę się jeszcze w rolę dobrego dziennikarza, jeszcze pociągnę temat, bo to też jest fajny potencjał dla naszych kibiców. Twoje doświadczenie z gry w Niemczech. Jakbyś porównał właśnie tą myśl szkoleniową niemiecką, trenera, którego wymieniłeś, Fortuna Düsseldorf Bundesliga, a jednak naszą polską, bo ja nie grałem i wydaje mi się, że mamy bardzo dobrych trenerów i trochę ich, my jako kibice, że jestem dzisiaj kibicem, trochę ich nie doceniamy. Tak jest moje zdanie, a jak ty widzisz z perspektywy, bo już możesz to porównać. Wiesz co, to ja powiem tak, naprawdę mamy dobrych trenerów i to jest kwestia taka, że ci nasi trenerzy nawet czasami nie są doceniani tutaj u nas, na własnym podwórku. Często sięgamy po zagranicznych trenerów, mając trenerów w obwodzie takich naszych, którzy skończyli dokładnie te same szkoły, którzy jeździli na naprawdę wiele staży zagranicznych, którzy na przestrzeni lat swojej pracy też pokazują, że potrafią i mają swoją wizję, ale jednak my jesteśmy cały czas, myślę, że chociaż już teraz się to zmienia, ale byliśmy za bardzo troszkę na ten zachód zapatrzeni, tak. Zapatrzeni, że wszystko tam jest lepsze. To nie do końca tak się odbywało. Ja pamiętam, że jak wyjeżdżałem do Niemiec, to na jednych z treningach zauważyłem różnicę przede wszystkim taką, że jest większa rozmowa z zawodnikiem, większa kontrola zawodnika, jeżeli chodzi o... Teraz już też to mamy, wszystkie katapulty, GPS-y, nie GPS-y. Diety. Tak, więc wtedy to gdzieś tam wchodziło do nas, ale trenerzy są bardziej za granicą może nie tyle szanowani, co bardziej obdarzeni zaufaniem, jeżeli chodzi o cały pion klubu, czyli o samą górę, że jednak na większym spokoju troszkę mogą pracować niż to się dzieje u nas. A powiedz mi, jak wygląda ciśnienie ze strony kibiców, bo okej, dzisiaj zarząd może powiedzieć dobrze, no ale podejmujemy trudne decyzje, zmieniamy może za często trenerów, a jednak jest taka presja, że chcemy zarówno merytorycznie podejść do klubu, do rozwoju, ale też chcemy liczyć się z głosem kibiców, no bo w Polsce jest olbrzymie ciśnienie. Czy na Zachodzie jest tak, w Niemczech na przykład, że kibice są tak, mają takie ciśnienie na klub, że w pewnym momencie klub też zaczyna mocno w swoją strukturę analizy wdrążać ich głos. Czy tam trochę jednak jest... Jakieś niedźwiedzie. Coś się sypie. Wiesz co, tam myślę, że tak jak jest teraz u nas, tak jak jest wszędzie na Zachodzie, jest grupa przedstawicieli kibiców, którzy mają kontakt może nie z władzami klubu, ale również z osobami odpowiedzialnymi tutaj gdzieś z klubu. Ale stricte, żeby kibice gdzieś tam próbowali wybierać swoją drogą trenerów, takich rzeczy nie ma. I tak jak powiedziałem wcześniej, że
tutaj w Poznaniu ten dobór trenerów był jednak przemyślany, to tam ta obserwacja jest też długofalowa i jeżeli chodzi o chłopaków 14-letnich zawodników z potencjałem, którzy są obserwowani przez kilka lat, żeby dojść do danego klubu, tak samo się dzieje z trenerami, jest analiza ich wyników wcześniejszych, jaki mieli, pracy z kim i gdzie mieli możliwość i to wszystko się składa, ale tak jak powiedziałem, już jesteśmy na tym etapie w naszym kraju, że na pewno to też u nas wygląda bardzo dobrze. Dobrze, zostało pytanie do mnie. Do ciebie, kurczę, wiesz co, zaskoczyłeś mnie tym, widać, że czujesz się jak ryba w wodzie na tym fotelu. O co ja mogę cię spytać, kurczę, wiesz? Jakiś masz słaby punkcik uderzyć. No, znaczy wiesz co, nie myślę, że masz dużo słabych punktów, ale na pewno jest dużo tematów, może nie do końca, na które byś chciał odpowiadać. To na pewno. I próbuję gdzieś tam znaleźć taki, który jednak możemy tutaj, wiesz, lekko dotknąć. Śmiało. Ale kurczę, nic mi nie przychodzi do głowy, nie? Bo tak chciałem z jakiś coś tam może ze spraw pozapiłkarskich, spoza boiska. Dlaczego nie chcesz zostać trenerem? Nie, no to tam ja słyszałem, wiesz, no ja tutaj, mimo że mnie parę lat nie było w Poznaniu, ja tutaj cały czas byłem i wiem, że świetna robota była wykonywana wcześniej, więc... No kurde, tak chciałem przed chwilę mocno, ale trochę się oddaliłem na chwilę, zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Nie, no dobrze, spokojnie, będzie fajny dobrze, więc zawsze tworzy. Można wrócić, więc wiesz. A w ogóle fajną tam ekipę mieliście też. No tak, Grajków, więc Tarnowia rządziła w tym okresie. Z Zakrzewskim, Ślusarskim, Kikutem i Telichowskim. No kto by nie chciał być trenerem takiej ekipy, 250, no, 250 lat i 300 występów, gdzie 300, 500 występów w Ekstraklasie. No. Tak, ta ekipa była nietuzinkowa. Fajne doświadczenie. Aczkolwiek ty za chwilę tam wejdziesz, jednak też zaczynam, już trochę odeszliśmy od wątku, ale to jest ciekawy znowu temat. Zacząłem doceniać i rozumieć i nawet przepraszać tych naszych trenerów, nad którymi zawsze jako zawodnicy trochę się tam bastwiliśmy, denerwowaliśmy, dlaczego nie gramy i w ogóle, dlaczego to, dlaczego tamto. Będąc trenerem z takimi piłkarzami na poziomie amatorskim, daleko, daleko w niższej lidze, okazuje się, że ty jako trener naprawdę za dużo nie możesz. Wydaje ci się, że zrobiłeś bardzo dużo i każdy trener bardzo ciężko pracuje, spędza tysiące godzin. Wydaje ci się, że przygotowałeś i pod każdym punktem, w każdym calu drużynę, taktycznie, fizycznie, obóz w Turcji, sukces gwarantowany. W piątej lidze masz sukces gwarantowany, w Lechu masz sukces gwarantowany, bo masz wszystko. To tak niestety nie działa, ta składowa w tej piłce jest tak zmienna i ten czynnik ludzki, ten czasami zawodnik, czasami ten detal, jak się prosi, żeby zagrać prosto, on zrobi sobie piętkę w czwartej lidze i tracisz bramkę, i tracisz punkty, i tracisz generalnie później już cały plan. To jest ciężkie. Tak, i my tam się to teraz gdzieś tam, gdzie jesteśmy bliżej końca, już skończyliśmy, że tak powiem, nasze granie, chociaż ja jestem jeszcze czynnym zawodnikiem, to tak jak mówisz, że to wszystko się tam gdzieś później otwiera. I analizując to wszystko i próbując teraz znaleźć gdzieś tam do trenera złoty środek. W przyszłości. Kurde, to może nie był taki zły, może gdzieś tam wizję miał. Jak ja go wyzywałem, trzeba zadzwonić, przeprosić, przecież miał rację, bo już wiem, dlaczego tak zrobił, jaki był zamysł, w jakim kierunku szedł, żeby mnie posadzić na ławce, akurat mnie wtedy, oczywiście obrażonego na wszystkich dookoła świata. No dobrze, ja muszę wymyślić jakieś pytanie, bo już powoli zmierzamy do końca i ciężko mi tutaj znaleźć jakiś taki temat, gdzie mógłbyś się bardziej otworzyć. No ale wiadomo, no w okresie tych naszych fajnych lat grania w Poznaniu, różnego rodzaju meczów, chciałem się dopytać jednak, jak spędzałeś ten czas pomiędzy meczami właśnie, gdzie ten sukces się rodził i było zwycięstwo. Jak ty podchodziłeś właśnie te pierwsze dni po meczu, właśnie, żeby się zregenerować? Jak to wyglądało, szczególnie po jakichś właśnie takich fajnych meczach? No po fajnych meczach, typu mecz z Legią, oczywiście, no to dzisiaj już można powiedzieć. Bo wtedy, mimo że należało się do jednego klubu, do Lecha, to gdzieś tam się częściej odwiedzało różne kluby i z wizytacją. I nie wiem, może wymienisz jakieś parę tych klubów? Ja mieszkałem w Barlinku, ale to wizytację w Szczecinie robiłem, jak grałem w Amice Wronki. Jak grałem w Lechu, to wizytacja klubów dla młodych ludzi dyskotekowych oczywiście miała miejsce tylko w Poznaniu. Zdarzało się w Warszawie, jak lądowaliśmy po akurat moim zgrupowaniu Trena Smudy z kadrą, to zwizytowałem Warszawę, ale byłem lekko zestresowany, bo to był moment, gdzie rzeczywiście wtedy dobrze grałem i rozpoznawalność była jakaś na jakimś poziomie i w tej Warszawie nie czułem się pewny,
A notabene wtedy z Szymkiem Pawłowskim wizytowaliśmy ten klub, czy dobrze aranżacja, wszystko, czy fajnie wygląda, światło, muzyka. No tak, trzeba było sprawdzić, tak, jak to jest, wiesz. No bo... to tak, ten przelot był przez Warszawę, między lądowaniem, później pociąg, więc żeby nie szarpać nocki, to... Ale jednak tradycja wizytacja. Tu zobowiązuje, żeby jednak a tutaj... wizytacja była zawsze oczywiście po meczu z Legią. I pamiętam jeden mecz... Znaczy po meczu zakończony zwycięstwem oczywiście. Tak, zdecydowanie. Tak, to tak. Akurat za naszych czasów my u siebie z Legią chyba nie przegraliśmy. Za naszych czasów mecz z Legią u siebie, jak graliśmy, to ja nie przypominam sobie, żebyśmy z Legią u siebie przegrali. Trzeba zerknąć w historię. Tam oczywiście na Łazienkowskiej, jeszcze przy tym stadionie, wiem, że przegraliśmy z trenerem Skorzą w Legii, wtedy z trenerem Zielińskim w Lechu przegraliśmy. Wygrany mecz, nie wiem, czy pamiętasz, 2-1. Przegraliśmy ze trenerem Smudą, chyba też jeden przegraliśmy, wygraliśmy na Łazienkowskiej, a tutaj 2-7, 2-7 albo 2-8. Fajny mecz, Marcin Zając na skrzydle, robił robotę niesamowitą, wygraliśmy 1-0 i chyba to była już końcówka meczu, na pewno końcówka meczu, bo bym sobie nie pozwolił na taką dygresję wcześniej. Mówię, Marcin, kończymy mecz i idziemy na dobrą kolację. Tak. Że tak delikatnie się wyrażę, do miasta. Ja jeszcze pamiętam sytuację, jeżeli chodzi o nasze te wyjścia takie wiesz, bo wiadomo, że gdzieś tam w człowieku, jeżeli jest fajna atmosfera pomeczowa, to gdzieś tam człowiek chce wyjść, chce, tak? Normalna ludzi, sprawa. I pamiętam, że jeszcze wtedy z dziewczynami, obecnymi żonami, ja i Sławek Peszko, gdzieś tam się trzymaliśmy razem. I mówimy, dawaj sobie pojedziemy pograć w kręgle, tak? Wtorek jest dopiero, graliśmy w niedzielę mecz, w czwartek Liga Europy, no to wtorek pójdźmy sobie wieczorem na kręgle. No i pamiętam, że jedyny tor, zadzwonimy 21 do 22.30. Mówimy, no dobra, no to jest okej, nie? No to idziemy. No i pamiętam, wchodzimy ładnie, przebieramy buciki, jak to należy. I nagle tak podchodzi do mnie duży pan, puka mnie w ramię i mówi, a czy wy nie macie czasami za dwa dni meczu w Lidze Europy? A ja mówię, no zgadza się, no chyba coś tam gramy, mówię, nie? No i dostaliśmy delikatnie poproszeni o to, żeby jednak skoncentrować się na tym, żeby ten czwartkowy mecz... Dwa razy kulą i wrócić do chaty się tak, wyspać. Tak, więc nie wiem, czy w ogóle się odbyło, że tylko te... Przy sobie zmieniliśmy tradycyjne buciki, później tak. Powrotna zmiana i jednak tak się odbyło, że jednak... ta delikatna sugestia pomogła nam w tym, że po prostu byliśmy tam godzinę szybciej w domu. No tak, nie oszukujmy się, czas prywatny był zawsze zagospodarowany względem wyniku meczu. Myślę, że do dnia dzisiejszego tak jest, bo gdzieś tam ta euforia po zwycięstwach, testosteron buzuje w człowieku i ta chęć dzielenia się sukcesem z innymi ludźmi powoduje to, że no nikt nie chce gdzieś tam się zamykać. Byli tacy, Ale raczej gdzieś tam i tak jak powiedziałem, do dnia dzisiejszego jest tak, że każdy chce się tym dzielić, tym sukcesem. Oczywiście wszystko tak jak robiliśmy to chociażby my. Oczywiście profesjonalnie. Tak, rozsądek przede wszystkim i mądrość. Chęć pokazania tego, że jednak coś się osiągnęło. A druga rzecz ku końcowi, że to były też piękne chwile móc cieszyć się właśnie z kibicami Lecha, którzy są oddani niesamowicie klubowi i być z nimi, przebywać w sobotę po meczu na Starym Rynku w sierpniu czy we wrześniu, gdzie jest jeszcze przyjemnie. To też było takie doznanie z perspektywy piłkarza, no, które no, raczej ciężko gdziekolwiek osiągnąć. Pamiętam sytuację, gdzie przyjechali do mnie ode mnie z miejscowości z Kostrzyna znajomi i poszliśmy na Stary Rynek się przejść, wiadomo, i był to sezon właśnie, gdzie zdobyliśmy mistrzostwo. I po tym sezonie właśnie idziemy sobie, a podchodzi tam do mnie właściciele restauracji, mówią, zapraszamy tutaj, wejdźcie tutaj, oczywiście za darmo zjecie, super wszystko. No i ten kolega tak do mnie mówi, podchodzi, ja, ale się czułem przy tobie jak gwiazda. Ja mówię, słuchaj, dla mnie to też jest fajna sytuacja, tak, coś nowego. No i mija paręnaście lat, a ja jestem w Monachium i rok później przyjeżdża do Monachium Lewy, więc wiadomo, że Lewy mówi, dobra, no to idziemy się przejść po mieście. No i myślę, że to, co ten kolega czuł, będąc ze mną, ja czułem, będąc z Lewym. Bo po prostu idąc z Lewym przez miasto, czułem się tak jak wtedy ten kolega, który powiedział czyli mi... kolegą Lewego. Czyli byłem gdzieś tam kumplem Lewego, do którego nie mogłem sam się dostać, bo tak, po prostu widząc go na Marienplatz w Monachium, ci wszyscy ludzie po prostu otoczyli go wielkim kołem, więc spokojnie czekałem 1,5 godziny, aż, że tak powiem, się ogarnie i żebyśmy mogli wrócić do domów.
No fajnie, to dziękujemy bardzo. Dziękujemy za zaproszenie. Super. Przede wszystkim. Drugi sezon otworzyliśmy, mam nadzieję, tak że się podobało, troszkę historii, troszkę wspomnień i przede wszystkim tych pozytywnych, bo te są cały czas w nas, więc myślę, że kolejni goście, którzy będą się tutaj zjawiać, udźwigną ciężar tego programu, bo nie jest łatwo, ale myślę, że jak najbardziej oglądalność cały czas rośnie, więc wspieramy. Dziękujemy. Dzięki. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.